chcielibyście tu wejść? Ja za moment wejdę. A czy wyjdę? Co? To już osobna historia. Zapraszam was w eksplorację tajemniczego i nieznanego. Okej, idziemy. Ty! Dobra, dawaj. Nie ma nas tu. Cześć, witam was, a Szkoda z tej strony. Teraz jesteśmy na misji specjalnej. Idziemy znaleźć osławiony, znaczy okryty złą sławą, bunkier satanistów, bunkier 44. Mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć, bo nawigacja zgłupiała. Oj, naprawdę, jak ktoś tu nigdy nie był, pierwszy raz, wcześniej, nigdy wcześniej nie był. Oj, jak ciężko to znaleźć, naprawdę. Znaleźliśmy dwa inne bunkry. No, ale to niestety nie ten. Szukamy dalej. Jestem dobrej myśli, chociaż no... Jest, ludzie, patrzcie. O kurde. Opłacało się przedzierać przez krzaki. Aha, okej, dobra, do zobaczenia na miejscu. Okej, moi drodzy widzowie, znaleźliśmy okryty złą sławą bunkier 44. Za moment powiem coś więcej. Witam was, moi drodzy widzowie, Saszko z tej strony. Ojejku, po ciężkich trudach, przedzieranie się przez krzaki, znaleźliśmy właśnie ten bunkier, gdzie w nocy z 2 na 3 marca 1999 roku, przepraszam, czwórka przyjaciół, no tak w cudzysłowie teraz można powiedzieć przyjaciół, spotkało się tutaj w tym bunkrze, aby odprawić czarną mszę ku czci szatana. Ale ta dwójka, Kamila i Kamil, nie wiedzieli, że już z tego bunkra nie wyjdą. Sprostowanie do mojej wcześniejszej wiadomości, pomyliłem imiona, to była Karina. Karina i Kamil, którzy właśnie z tymi swoimi kolegami mieli odprawić tu czarną mszę, a stali się jej ofiarami. Wchodzimy do środka. Do zobaczenia w środku. No to jesteśmy z moim pomocnikiem w środku. Mam nadzieję, że droga, którą zrobiliśmy, była warta. Będzie warta. Aha, uwaga, bo to jest niebezpieczne.
Zobaczcie, pierwszy znak. Aha, to co jest napisane? Tu wchodzi na okay. Zobaczcie, ten bunkier przez 20 lat był zamurowany przez mieszkańców, aby po prostu nikt więcej tu nie odprawiał żadnych bzdurnych rytuałów. Ja jestem osobą, która nie wierzy w żadne bóstwa w niebie, żadne bóstwa pod ziemią, ale mimo wszystko klimat daje radę. Klimat jest naprawdę gęsty. Zobaczcie tutaj coś. Wow. Zobaczcie, ten charakterystyczny znak. Moment, wrócę zaraz. Zobaczcie przed nami, co jest. Trzy litery F, czyli to jest szósta litera łacińskiego alfabetu. 666, cyfra szatana. Atmosfera robi się coraz gęstsza. A na górze Confello Satan. Taka ciekawostka geograficzna, zobaczcie. Stalagmity, stalaktyty już zaczynają tu rosnąć. Tak jak mówiłem wcześniej, bunkier był zamurowany przez 20 lat, aby więcej nic tu nie doszło, nigdy więcej do podobnej tragedii. O, to wam pokażę. To znalazłem kiedyś, ten cytat. Czy szatan czyni człowiekiem psa, jeśli taka jest jego wola? Bardzo chore. Naprawdę chore. To następne. Tak jak mówię, nie wierzę w Boga, nie wierzę w diabła. Należy poszanować tych, co wierzą. Aha, okej. Okay. Tu też nie ma. To jakieś, na pewno to są znaki późniejsze. Dobra, idziemy do głównej sali. Tam na górze jest ta kopuła, nie wiem, czy będę mógł pokazać. O, jest. To jest ta kopuła, co na górze jest, chyba służyła jako wiecznik. Dobra, ale naszym celem jest znaleźć to, co... O, a, zobaczcie. To też jest bardzo charakterystyczny napis. Tłumaczenie tego tekstu znajdziecie zaraz obok, w tym miejscu. Zobaczcie, każde wejście, gdzie kiedyś miała być broń, jest zamurowane. Każdy dostęp. Zobacz ten kalendarz, z którego roku jest. Tu nie ma nic. Jest jakaś data? 2021. Aha, no to świeże. 2021. No to na razie widać, że tu się kiedyś paliło, bo ściany są osmalone. Tym bardziej, że Tomasz i Robert, dwaj zbrodniarze, chcieli ukryć tą zbrodnię, paląc ciała. Posłuchajcie tej ciszy. Ty słyszysz to? Czy mi tylko w uszach już się udzieliło? Ja pierwszy. Naprawdę nie wierzę, ale już mam ciary na plecach. To następne satanistyczne znaki, nawet symbol Amon-Ra jest. Odwrócone szóstki. Wszyscy wiedzą, co to znaczy. Ok, idziemy dalej. Tak więc zbrodniarzami był Robert i Tomasz. Zostali skazani, no już nie będę mówił imionami, jeden na dożywocie, drugi na 25 lat więzienia. Jeden za 2 lata już wyjdzie z więzienia. Generalnie ofiarą miała być inna dziewczyna.
No ale okazało się, że była w ciąży z jednym ze sprawców. Tak więc postanowili, jakby to powiedzieć, oddać szatanowi właśnie Karinę i Kamila. Powiedzcie mi, jak trzeba mieć zryty beret, żeby wierzyć coś takiego, że istnieje szatan? Generalnie środowisko satanistów jest bardzo hermetycznym środowiskiem. Nie każdy może się dostać, przechodzi przez wiele etapów selekcji, kolokwialnie mówiąc, jakim najprostszym językiem, żeby przypadkiem ktoś nie okazał się jakimś tam donosicielem dla policji. Znaczy, nikt nie zrozumie ogromu tragedii, która dotknęła właśnie tych dwoje młodych ludzi, oprócz ich rodzin. Chciałem tu przyjść. Udało mi się po ciężkich trudach znaleźć ten bunkier, chociaż nie jest to łatwe. No ale dzięki mojemu pomocnikowi głównie on znalazł ten bunkier. Plan wypełniony. No jest taka dziwna atmosfera. Nie będę się bawił w wywoływanie duchów. No ale no, jest dziwna atmosfera w tym bunkrze. Może udzieliło mi się atmosfera filmu, który obejrzałem wcześniej. No ale jest tu dziwnie. Jest tu dziwnie, zobaczcie, pentagram. O, tutaj właśnie, w tym miejscu rozegrała się ta tragedia. Oni po prostu, ta czwórka pseudo przyjaciół weszła tutaj, żeby odprawić mszę. I Karina z Kamilem uklęknęli właśnie w tym pentagramie. By po chwili zbrodniarze zadali im około 15 ciosów nożem od tyłu w plecy. Co było dalej? Kamil, jeszcze resztkami sił, zdołał wydostać się z tego bunkra i po prostu umarł na progu swojego domu, mówiąc: ratujcie Karinę. A oni próbowali spalić ciała, a później mieli popełnić samobójstwo, bo nawet jeszcze w tego swego czasu wisiały stryczki, no ale niestety szkoda z jednej strony. Zabrakło im na tyle odwagi, żeby zakończyć również ze sobą. Zobaczcie tą saszetkę, być może narkotyki, narkomani, różni to ludzie na pewno przebywają. Nie jesteśmy pierwszymi osobami i nie ostatnimi. Jeszcze raz filmuję ten napis. Lubię takie klimaty, chociaż sieć 5G to dzieła szatana. No to chyba musi być nowy napis. Jeszcze raz ostatni rzut kadru na te wszystkie dziwne wynalazki wypisane na ścianach i wychodzimy. Tak jak mój pomocnik przed chwilą powiedział, że też nie wierzy w takie rzeczy, ale jest atmosfera dziwna. Tak jest inaczej niż w innych bunkrach, w innych opuszczonych obiektach, w których byliśmy wcześniej. No jest inaczej. Jest niesamowicie grobowa cisza. Przez moment zdawało mi się, że coś słyszę, ale mam nadzieję, że to tylko moja wybujała wyobraźnia. Okej, kierujemy się ku wyjściu. Ten bunkier nie jest duży, ale również nie jest i mały. Do zobaczenia na zewnątrz. Jestem przy wyjściu, mój pomocnik nagrywa mnie w szczelinie strzelniczej, jakkolwiek się to nazywa. Kierujemy się do wyjścia i opuszczamy tą bardzo nieprzyjazną budowlę, gdzie klimat można naprawdę kroić nożem. No dobrze, jestem już przy wyjściu. Na górze nagram jakieś krótkie podsumowanie i super, że udało mi się tu wejść. Okej, moi drodzy widzowie. Urbex nieduży, ale niesamowicie treściwy. Tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę jeszcze raz. Tu coś jest w tym schronie. Nie wierzę tam, ani tu, ale coś jest w tym schronie. Nie odważyłbym się tu przyjść w nocy.
Chyba, żeby nas było 5 i więcej ludzi. Nie odważyłbym się. Nie wiem. To jest atmosfera, która naprawdę udziela się. Nawet udzieliła się mojemu pomocnikowi, który również jest sceptyczny, jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne, jak tu. Okej, teraz obejdę się ten schron dookoła. Zapraszam do obejrzenia tego mojego filmu. To będzie tak jakby stricte horrorowy urbex. Pozdrawiam was, moi drodzy widzowie. Cześć, za szkodę. Generalnie, znaczy tak, nagram tutaj taką dogrywkę. Generalnie to była strefa wojny, gdzie tutaj widzicie jeden bunkier, który jest totalnie jednak zasypany. Był to strefa, gdzie zostało wybudowanych 60 bunkrów rozsianych po całym tym lesie. Niedługo dojdziemy do takiego małego, którego też wam nagram jako dogrywkę do mojego filmu. To jest ten drugi bunkier. No w porównaniu z tamtym, no to jest bunkierek. O, tam nie będziemy wchodzić, tam jest woda. Tak, o szybko tylko go nagram. Tu są schody. Odważę się zejść na dół. Mów, co tam widzisz. Brudna woda, nic nie ma. A to jest głęboko ta woda. To jest minimum ze 2 metry wody. I tu jest wieżyczka obserwacyjna. Oby nigdy nie doszło do takiej sytuacji, że te bunkry byłyby potrzebne. Chociaż z tego co widać, co się dzieje na Ukrainie, bądźmy dobre myśli, że to się szybko skończy. Zapomniałem jeszcze nagrać jednej reguły, którą trzeba wypowiedzieć wychodząc z takich nawiedzonych miejsc. Jeżeli jesteś, byłeś przy nas, zostań tam, gdzie jesteś. Nie podążaj za nami. Zostań tam, bo tam twoje miejsce.